Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb w horoskopie na kwiecień 2022 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu i do zostawienia subskrypcji, abyś była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskopy, które dla Was przedstawiam, są horoskopami ogólnymi i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Jak będzie wyglądał nasz dzisiejszy horoskop? Sprawdzimy sobie kartami tarota, co Was czeka w kwietniu. Zupełnie nowym układem kart, którego jeszcze prawdopodobnie na polskim YouTube nie widzieliście. A na koniec filmu wyciągniemy sobie przesłanie anielskie i zobaczymy, co góra chce Wam przekazać na ten miesiąc. Także oglądajcie film do samego końca. Moje drogie ryby, w kwietniu mijają 2 lata, odkąd co miesiąc dodaję dla Was horoskopy na mój kanał na YouTube. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że zostawiacie łapki w górę, za miłe komentarze oraz za subskrypcję. Mam nadzieję, że dalej będzie mi dane nagrywać dla Was horoskopy. A teraz patrzymy. Ryby w kwietniu. Ryby, które oglądają ten film. Jakie energie w kwietniu mogą tutaj towarzyszyć zodiakalnym rybom? Popatrzmy. Zodiakalne ryby i kwiecień 2022 roku. Patrzymy. Ryby w kwietniu. Jeżeli chodzi o niedaleką przeszłość, to karty tarota pokazują mi to, że wy byłyście bardzo mocno i intensywnie skupione na pracy i na finansach, co niektórzy z was podwyższali swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zapisywanie się na jakieś kursy, czy też zdawanie jakichś egzaminów, co niektórzy z was szukali tutaj nowej pracy, co niektórzy z was starali się tutaj jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki zawodowo-finansowe i myślę, że teraz zostanie to docenione. Z tego, co pokazują mi karty tarota, to obecnie jesteście w takiej energii troszkę chłodnej. Na pewno chcecie skupić się na sprawach oficjalnych, tutaj szczególnie związanych z administracją, sądownictwem i urzędami, ale też co niektórzy z Was mogą tutaj skupiać się na swoim zdrowiu i na wizytach lekarskich. Również mam pokazane tutaj to, że jeżeli chodzi o emocje, to wy troszkę zakładacie na siebie taką zbroję, moje drogie ryby. Dość chłodno podchodzicie do emocji, dość chłodno podchodzicie do osób, które wykazują w stosunku do was zainteresowanie i odbierają was jako takie osoby w takiej wdowiej czy też rozwodniczej energii. To karty tarota mi tutaj pokazują. Natomiast jeżeli chodzi o kwiecień, myślę, że będzie to dla was dość pozytywny i dobry miesiąc, chociażby z tego powodu, że sprawy rodzinne i związane tutaj z tym waszym najbliższym otoczeniem będą dla was bardzo istotne. Pozytywnie załatwicie jakieś sprawy związane z rodziną, z domem, z przyjaciółmi. Prawdopodobnie w tym miesiącu, drogie ryby, uda wam się pogodzić z kimś, z kim byłyście skłócone, bądź wyjaśnić jakąś nieprzyjemną sytuację. Jak najbardziej tarot pokazuje tutaj to, że miesiąc będzie taki spełniający i wiele miłych wiadomości i sytuacji może przynieść do waszego życia. Popatrzmy dalej, co karty chcą pokazać. Najbardziej pozytywne w tym miesiącu będzie to, moi drodzy, że właśnie uda wam się zrównoważyć pewne sfery swojego życia. Uda wam się z kimś pogodzić, to samo co powiedziałem przed chwilą. Jest tutaj energia pogodzenia i uzdrowienia pewnych sytuacji, z czego wy będziecie bardzo zadowolone. Ale również karty tarota pokazują tutaj to, że będziecie w stanie energetycznie pogodzić wiele sfer życia w swoim życiu.
tak? Troszkę masło maślane, ale wiecie, o co mi tutaj chodzi. Karty Tarota pokazują to, że poświęcicie wystarczająco dużo czasu i energii, zarówno na sferę zawodowo-finansową, jak i na sferę rodzinną i emocjonalną. Będziecie chcieli znaleźć tutaj taki złoty środek i jak najbardziej Wam się to uda. Jeżeli chodzi o Wasze najbliższe otoczenie w tym miesiącu, to karty pokazują, że jest ono w porządku w stosunku do Waszych osób. Jest rzetelne, natomiast nie wszystko będzie tutaj można załatwić od razu. Karty Tarota pokazują, że musicie się wykazać cierpliwością, jeżeli chodzi o waszych bliskich, gdyż pewnego rodzaju ważne rozmowy czy też spotkania mogą być odkładane w czasie w tym miesiącu, tak? Czyli nie ma tutaj pokazanego tego, że od razu szybciutko uda się wam załatwić pewne sprawy z waszym otoczeniem. Tutaj będzie zdecydowanie trzeba poczekać i wykazać się wytrwałością. Na co powinniście w tym miesiącu, moi drodzy, uważać? Na pewno powinniście uważać na to, aby nie przesadzić z niezdrowym stylem życia, gdyż tutaj jest pokazane, że zodiakalne ryby w kwietniu będą miały tendencję do przesytu, do tego, aby wszystkiego, szczególnie jeżeli chodzi o odżywianie, było za dużo. Bo jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi o pracę, wy znajdujecie tutaj złoty środek, ale kiedy zamykacie się w tym domu, to karty Tarota pokazują to, że możecie mieć tendencję do objadania się, co niektórzy z was do przesadzania też z innymi używkami, a jak wiemy, niestety zodiakalne ryby mają tendencję do uzależnień. No, astrologicznie jest to niestety przypisane bardzo mocno tego znaku zodiaku, i tutaj właśnie jest pokazane, że ktoś z czymś może przeholować, ktoś z czymś może przesadzić. Dla większości ryb będzie tutaj chodziło o odżywianie się, że będą jeść niezdrowo, za dużo słodyczy, za dużo fast foodów, za dużo niezdrowych gazowanych napojów. A co dla niektórych ryb, które mają problemy z gorszymi uzależnieniami, no to niestety, jeżeli ktoś ma problem tutaj na przykład z alkoholem, czy z innymi mocniejszymi używkami, no to należy uważać, żeby nie przeholować, gdyż zdrowie może tutaj dość źle, organizm może źle zareagować na to. Także proszę, zwróćcie na to uwagę, aby jednak to zrównoważenie było w waszym życiu najważniejsze w tym miesiącu. A zobaczmy, jakie jest podsumowanie tego miesiąca. Giermek mieczy. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego miesiąca, to mam wrażenie, że uda Wam się załatwić wiele spraw poprzez Waszą dociekliwość i zdobywanie informacji. Karty Tarota pokazują tutaj to, że jeżeli Wy, drogie ryby, będziecie chciały się czegoś dowiedzieć, to Wy za wszelką cenę się tego dowiecie i dojdziecie do tego chociażby najdłuższą i najbardziej krętą ścieżką. Mam pokazane tutaj to, że możecie się w tym miesiącu uczyć, możecie się doszkalać, ale też sprawy związane z edukacją waszych dzieci bądź wnuków mogą być w kwietniu wyjątkowo ważne i wyjątkowo istotne. A popatrzmy, jakie jest przesłanie anielskie dla ryb na ten miesiąc. Cóż tutaj góra chce dla ryb przekazać w kwietniu? Ryby. Zodiakalne ryby w kwietniu. Jaka jest tutaj najważniejsza energia, najważniejsza sytuacja dla osób spod znaku ryb? Popatrzmy, moje drogie ryby. Pomocna osoba. Ktoś chce ci pomóc. Pomyśl, kto to może być i zainicjuj kontakt. Także, moje drogie ryby, ktoś w tym miesiącu zdecydowanie chce wam pomóc. Jest jakaś osoba, która tutaj ma was w swoim sercu i jeżeli zobaczy, że wy potrzebujecie pomocy, to ona po prostu wam pomoże. Nawet przez chwilę się nie zawaha. Także wy, moi drodzy, pomyślcie, kto to może być. Jeżeli będziecie potrzebowały tej pomocy, to nie bądźcie jak Zosia Samosia, tylko po prostu powiedzcie, wyciągnijcie tę rękę, a na pewno znajdzie się osoba, która ze szczerego serca
Wam pomoże w rozwiązaniu danego problemu. Ślicznie Wam dziękuję, moje drogie ryby, za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie filmy do samego końca. Ja tymczasem ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i życzę udanego miesiąca. Pozdrawiam serdecznie.